C'est pas ma faute. Et quand je donne ma langue au chat, je vois les autres tout prêts à se jeter sur moi. C'est pas ma faute à moi si j'entends tout autour de moi Héloïse et moi Lolita. Moi je m'appelle Lita, le ou bien Lola, du pareil au même. Moi je m'appelle Lita, quand je rêve au loup, c'est Lola qui saigne. Quand je penche ma langue, j'ai là à fou rire aussi, fou qu'un phénomène. Je m'appelle Lolita, l'autopilo, l'amour vide vienne. C'est pas ma faute. Witam Was w kolejnym odcinku. Na naszym kanale w dzisiejszym odcinku będziemy dzisiaj cały dzień leżeć. Nie, to będzie odcinek z nowym nabytkiem, ponieważ kupiłyśmy... Wistulę. Wistulę, także to jest nasz nowy nabytek. Zaraz odwrócę kamerkę, popatrzcie. Ta-dam! Mamy wistulę. Wistula nasza waży 500 kilo, jest to kwalifikat. I wistula pochodzi, jak się nie mylę, z poznańskiej hodowli roślin. Proszę bardzo. To jest nowy nabytek. Dobra. Wera to? Aspekt, ale jest w garażu to. Tego nowego nabytku nie będziemy wyciągać. I aspekt pochodzi z firmy Satin Union. Także jest to w sumie czwarta odmiana z tej firmy. I te dwie odmiany przyjechały do nas z firmy, z gospodarstwa nasiennego Tomasz Kozar. Jeszcze raz, przepraszam. Odwrócę kamerę jeszcze na chwilę. Tutaj jest to Tomek. Jakimś markerem podpisane Tomek. I ja to mówię, nie, to nie wasze, to moja pszenica, bo jest napisana Tomek. Ale to nie jego, tylko czy nasza. Tomak? Chyba ek. Tomak to nie ma takiego wyrazu nawet. No ale chyba. Dobra, przyjmijmy, że Tomek, że to dlatego jest jego. Także mamy tych odmian po 500 kilo. Wiecie, tak naprawdę w formie testowej zostało to zakupione. O. Cóż to się dzieje? Złodzieje. Worki też w oddali przyszykowane. Nie ma co. Do zaprawiania. Ponieważ pszenicy w tym roku akurat będzie u nas sporo. Także co, Wera? No co? Wsiadam. Ale mi konem pobiegł. Trzeba zasypać siewnik, Marlenka. No to zapraszam panią. No wszystko jest już... Nie, jeszcze wsuń trochę. Podnieś trochę i wsuń. A ja idę zobaczyć, co tam się dzieje, bo tu słyszę... Psy ostro atakują. Wera nam podjeżdża, aby zasypać. Jak się okazało, to tylko przedstawiciel z jednej z firm, z którą współpracujemy odnośnie chemii, także jak widać, wszystkie psy lubią przedstawicieli.
Dawaj, podjedź jeszcze trochę. Jeszcze. W sumie to najgorzej jest rozwiązać takie worki, które są właśnie spłaszczone. Które sobie tak trochę poleżą. Ale zaraz sobie i z tym damy radę. O! A kto tu leci? Kto tu leci? Dobra, teraz szybko, żeby nie opuścił. Co szybko? Wera pobiegła walczyć. Sypie się. Trzeba podnieść. Także zaraz podniosę ci worek, a tak wygląda materiał zaprawiony w krzywniku i odmiana pistula. To jest nasz nowy nabytek. Dobrze, Marlenka, idź podnieść, powolutku poproszę. Powolutku, dobrze. Poproszę w górę. Nie, w górę. Delikatnie. I robimy odjazd. I właśnie zasypaliśmy kolejny siewnik i kolejna odmiana, jest to aspekt. Zobaczcie, tak się ona prezentuje. Nie wiem, czy wspominałam, a jak coś, to się powtórzę, że materiał pochodzi z firmy Gospodarstwo Nasienne Tomasz Kozar, czyli tutaj tak naprawdę postawiliśmy na naszego lokalnego dostawcę. No i w sumie już można zamykać pod samą plandekę. Załadowane. Tatuś akurat korzysta z przerwy na jedzonko, a my zasypałyśmy mu siewnik, ponieważ jeszcze dzisiaj wyrabiamy kolejne działki pod zasiew. Także ogólnie dzisiaj są dwa ciągniki w pracy. W sumie pracujemy na zmianę. Raz tata wyrabia, raz my zjeżdżamy, raz tata sieje, później my siejemy. Także ogólnie, tak jak mówię, w zależności od tego, jak dużo jest pracy na gospodarstwie, to też wykorzystujemy różnych ludzi i różne maszyny. Także aktualnie tatuś jest na posiłku, maszyna odpoczywa, a zaraz wyjeżdżamy, aby przerabiać pole pod zasiew. Także widzimy się za chwilę na polu. I jesteśmy już na działce. Tatuś sieje. Tam jakiś pan z tyłu wyrabia na sąsiedniej działce. A Wera wyrównuje tutaj działkę, ponieważ trochę było wyorywane. Ja wyskoczyłam, bo akurat, patrzcie, takie jakieś worki były w ziemi. O właśnie. Trzeba wszystko wyzbierać, bo jak się teraz tego nie wyzbiera, to później będzie to przeszkadzało. Jednak worek nie rozkłada się tak szybko. Także pomocnika mam jak ta lala. Że później się to jakoś tego pozbędzie. Na razie trzeba to wyzbierać. Także ekipa jak ta lala do zbierania. To jest jedna z nielicznych działek, na których mamy słupy. Tutaj mamy jeden. I tam z drugiej strony, czego w sumie nie będzie widać, mamy kolejny słup, z czego tak naprawdę ten jest najbardziej taki, że nam przeszkadza. Ten tutaj fragment był orany, o właśnie to. I Wera teraz to równa agregatem. Więc troszkę się dzięki temu powiększyła się działka. Kolejny worek. Nie wiem, po co te worki tutaj były. Ale może po prostu, kiedy się rozrzucił wiatr, zostały zmieszane z ziemią. No i tak możliwe, że już zostało. Kiedyś ludzie jednak nie przywiązywali takiej większej uwagi do takich rzeczy. Teraz trochę się pozmieniało. O, jeszcze jakieś skarby. O, i tak się robią hektary. A jeszcze walczę z tymi workami. Bardziej z trzępkami z worków. Jak widać, ziemia u nas nie jest sucha. Jest naprawdę, wilgoci jest na chwilę obecną akurat.
Nie ma co narzekać, jeszcze na weekend coś ma popadać nawet intensywniej. Więc ogólnie pszenica będzie miała fajny start. W kwestii też, już powiedziałam chyba raz kwestię, ale dobra, nieważne. Nowych odmian, to już pod ostatnim filmem widziałam, że również wysiewaliście dane odmiany u siebie i że byliście zadowoleni, także zobaczymy, czy my również będziemy zadowolone. Tak już nie dam rady. Z odmian, na które postawiłyśmy w tym roku, są to dla nas nowe hodowle i zobaczymy, jakie plony przyniosą ze żniwami. A widzieliście niebieskiego kapturka? Ej, niebieski kapturek! No to jest właśnie niebieski kapturek, który idzie jeszcze skontrolować ilość worków, która została, także wszystko zostało ładnie poprawione, wyrobione. Co już na tych internetach wynalazłeś? No i gdzie on jest? Nie wiem. Masz mikrofon włączony? No mam mikrofon włączony. Masz włączony. Nie, włączone mam wszystko. O, mały rolnik. Ogólnie pieski teraz w branży agro są jakieś takie popularne. Też widziałyśmy, że ostatnio sobie na przykład Patrycja też przygarnęła psiaczka. Nikuś! O, Nikuś pewnie tutaj, na patrz, tutaj jest. Na sąsiadki już poszedł, czy nie? Chodź. Na sąsiadkach byłeś? O Jezu, za miętko. Patrz, jakie brudne łapy ma. Do kąpania będzie. To pies ze wsi, ciłała na wsi. Nic. Czego on szuka? Patrz, jaki gospodarz. A gospodarz. Tam prawdziwy gospodarz sieje. A my co? A my tym razem odpoczywamy. Znaczy, tak. No, tutaj ładnie wyrobiłyśmy pole. Było powiększane lekko. Dlatego musieliśmy to wyrobić ładnie. Znaczy ładnie się może nie wyrobiło, ale... Ale wszystko podkreślamy zgodnie z prawem, żeby zaraz nikt się nie przyczepił. Tata sieje. Tata teraz. Sieje. Teraz sieje. Teraz naprawdę sieje. I też ogólnie przymierzamy się już do koszenia kukurydzy. W naszej okolicy sporo gospodarzy również się zdecydowało intrus? Na ten ruch. Gdzie intrus? Intrus? Gdzie jest intrus? Co? Dobra, już pomijając tego małego nerwusa. To my też niedługo już będziemy startować z kukurydzą. Już jakieś plany w tym kierunku poczyniłyśmy. Także będą co, Weronika? Żniwa będą. Kukurydziane. Żniwa będą. 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 Oj, będą, będą. Będą żniwa. Jeszcze jakby cena była, to by było pięknie. Co nie, Nikodem? Wtedy na karmę by było. A tak bieda. Tak będziesz chleb suchy jadł. No, ze smalcem. Nie, ze smalcem już za drogo. By było za bardzo luksusowo. Tak? Broń nas. No, więc posiejemy. Zaraz zaczynamy warzywa. Żniwa kukurydziane też będą w sumie szybciutko. I zostaną tylko warzywka w polu. Zobaczymy, czy będą szybciutko. W tamtym roku też miało być szybciutko, a wyszło w styczniu. A, bo to ogólnie było inaczej. W tym roku... W tym roku jest inaczej, ale wyjdzie tak samo. Ty lepiej patrz, worki zbieraj, bo zobacz. Skąd to się wzięło? Już nie było. Ostatni, chyba. Mogę cię założyć, żebym przyjechała jeszcze raz, to byś miała co zbierać. Ty już też może nie przerabię. Co tam? A bardzo dobrze. Słoneczko świeci, no. Wiaterku nie ma. Idealna pogoda. No może troszkę jest. Jak w październiku, to jest naprawdę pięknie. Dobra, koniec tego oszustwa. Idziemy tak naprawdę siać, bo u nas tato nie sieje. Żartuję. Jakoś. Żartuję. Nie, chodź, u nas Nikuś, tata też sieje, Nikuś. W zależności tego, co my robimy. Tak naprawdę to u nas Nikodem tylko sieje. No tak. Zobaczcie. Zagadka rozwiązana. Jaki to rolnik. Łapki. Patrzcie, brudne. To nic. Mama w domu będzie krzyczała. Mama wykąpie. A mama wykąpie. Chodź jeszcze. A.
Patrz, Nikuś. No widzicie? Widzicie, jak to naprawdę wygląda? On tak naprawdę to tylko udaje. Będzie kazanie, czy nie będzie? To worki na kogo? Jakie worki? Nie pozbierałaś wszystkich worków? Mówiłam, Marlenko, pozbieraj. Chodź, idziemy jeszcze tutaj pozbieramy. To idź. Tam trwają konsultacje odnośnie siewu. A ja już w sumie składków nie będę rozkładać. No i jeszcze jest co siać. Więc tutaj tak wygląda zaprawiony materiał. Siewnik był przez chwilę też, jak był w górze, był sprawdzany, także wszystko jest w jak najlepszym porządku. Oj, a myć będzie co? Będzie co myć. Także jak pytaliście, jak wygląda siewnik, proszę bardzo. Teraz akurat z każdej strony wam go pokażę. Czyli wał troszkę już. Ziemi się na niego nabiło. Bardzo ciężko się go myje. Tam-tadam! I jesteśmy już w ciągniku. Zobaczcie, jak Nikodem sobie ładnie radzi za kierownicą. No idealnie, tak samo jak i ty na nawigacji. No. Mamy jeszcze, tak jak widzieliście, pół zbiornika. Piękne słoneczko, przecież sobie jest jeszcze cieplej. W zbiorniku mamy zasypaną odmianę Aspect z firmy Southern Union. I jest to odmiana, która jest wyjątkowo bardzo, bardzo wczesna. Ma też wysoką odporność na choroby. Tutaj między innymi łączniaka, septeriozę liści. I co piszczysz? Przeszkadzasz mi w mojej wypowiedzi? No, to ja słyszałam, jak piszczałaś. Więc tutaj będzie to nasza na pewno pierwsza odmiana, która będzie zbierana. No właśnie tak. Się uzupełniamy. Więc tej odmiany w sumie chyba najbardziej jestem ciekawa. I odmiana Aspect ogólnie ma również wysoką zimnotrwałość. Więc liczymy, że fajnie nam wystartuje również z wiosną. Też nie wspomniałam o tym, że u nas ogólnie nawozy zostały już na pszenicę wysiane, prawda Weronika? Tak było. No, wczoraj nawet rozsiewacz umyłam, bo u nas jednak bezpośrednio po pracy, jak sprzęt zjeżdża, to znaczy sprzęt. Jeżeli zjeżdża rozsiewacz, to od razu tak naprawdę nie czekając, myjemy go, ponieważ szkoda by było sprzętu, jakby nie było. Każdy sprzęt to są pieniążki, ciężko zarobione, ciężko również wydane. Bo również jeżeli się, jak to się mówi, łatwo przyszło, łatwo poszło, no to jest właśnie w drugą stronę. I druga odmiana to jest, Weronika, ten nasz nowy nabytek. Wistula. O, kurde. Tego to bym nie zapomniała. I Wistula pochodzi z poznańskiej hodowli roślin. Jest to hodowla, z którą również nie miałyśmy nigdy styczności. I dana odmiana ma wysoką zawartość białka, ma również fajną zdrowotność. Ścieżeczka? Zgadza się. I na czym ja skończyłam? Odmiana jest również tolerancyjna w kwestii tematu suszy. Także dobrze sobie tutaj radzi z suszą. Jest tak naprawdę łan jest równy danej odmiany. Są duże, dorodne nasiona, przynajmniej tak tutaj deklaruje nam hodowla. Jak będzie faktycznie, zawsze można ładnie pisać, a później bywa różnie przy wysiewie. No to my ogólnie pokładamy duże nadzieje w tym, że jednak te odmiany ładnie nam zaplonują, bo jak widać, kto sieje, to powinna być naprawdę bardzo ładna pszenica. Kto sieje? No on sieje, no. Więc tutaj już tatuś nas opuścił, my to siejemy, wysiewamy to. Jeszcze pewnie zrobimy z kilka przyjazdów i trzeba będzie
Zjechać do domu, zjechać, żeby się zasypać. Żeby się zasypać. Tutaj zaraz również wyskoczę. Czemu się powtarzasz po mnie? Przepraszam. To co ja mówię, to ty powtarzasz. Za chwilkę trzeba będzie również wyskoczyć, troszkę pozbierać worku, buty i brona. Bo tutaj siewnik jednak... Chwila. Bo jednak siewnik wyciąga wszystkie bebechy z ziemi. I my już, jak widać, zjeżdżamy z pola. Swoje już wysiałyśmy. Tak? Tak, no, tak było. Znaczy no... Wysiał. Za mało nasienia, zabrakło nam. Lysium! Ojejku, przepraszam. Lysium! Lysium! Ty, młoda, nie pokrzywiajmy się. Kierunek. I zjeżdżamy do domu. Także co, Weronika? Będziemy się już chyba żegnać, co? Ile no się jak można to, gadać? Co? Zjeżdżamy do domu. Zasypujemy pszenicę do siewnika. I jedziemy dalej. Zgadza się? No zgadza się, ale żebyśmy nie przynudzały. No to także... dobra. W takim razie Nikuś mówi. Mówi. Pa, pa. No, także subskrybujcie nasz kanał, klikajcie dzwoneczek, aby być z nami na bieżąco. Komentujcie, lajkujcie. No. Machajcie, szczekajcie miłodem. No, więc my zaraz się zasypujemy. Akurat widzieliśmy, że tam gdzieś tutaj na działce sąsiedni tato już nam wyrabia też działkę pod zasiew. Więc dzisiaj również szykuje się pracowity. Pracowita dalsza część. Co ty mi tak z bliska nagrywałeś? Dobra, dobra. Także co? Widzimy się w kolejnym odcinku na naszym kanale. Do zobaczenia. Do następnego. Pa, pa! Pa, pa! Nie wyszło.